Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Spichris. A to, co wam dzisiaj chcę pokazać, to pojazd, który nie jeden z graczy, a dwóch chciałby posiadać w swoim garażu. Armata z działem 152 mm. Dokładnie, nie przysłyszeliście się, 152 mm. Naprawdę kawał sprzętu na gąsienicach. Jest to poziom 10, no oczywiście, jakże mogłoby być inaczej. Pojazd premium. Do zdobycia w jakiś sposób niedługo powinno się pojawić na stronie. U mnie ten pojazd będzie można wygrać do testowania. Jak? Dowiecie się gdzieś tam w trakcie tego filmiku, więc uważnie oglądajcie, żebyście nie przegapili takiej szansy. Jeżeli ją porównamy do tej zwykłej armaty, czyli tej standardowej tutaj, to na pewno od razu zwrócić uwagę, że zadaje sporo większe obrażenia, ma większą penetrację, co jest ważne, 850, ale niestety zadaje mniej obrażeń na minutę. Tutaj te obrażenia jeszcze nie są dokładnie tutaj porównane, dlatego że znaczy nie tylko obrażenia, w ogóle statystyki. Na tych pojazdach, które tutaj są do wypożyczenia, że się tak wyrażę, nie przelicza statystyk po zmianie jakichś parametrów tutaj, jeśli chodzi o retrofity czy też dowódców. Dlatego ja wziąłem sobie tutaj Zajcowa, którego w ogóle nie mam rozwiniętego, on tu praktycznie nie wpływa na obrażenia czy szybkostrzelność, czy na przykład jakieś tam obronę, tak? Na to nie wpływa, więc tutaj można powiedzieć tak neutralny jest. No, oczywiście te obrażenia, te mniejsze obrażenia wynikają z tego, że po prostu dosyć długo przeładowujemy. 13 sekund bez żadnych modyfikatorów. Tam się udało zejść do jakichś tam 11 z kawałkiem, co przelicza się na jakieś 5200 mniej więcej obrażeń na minutę. Jest to sporo mniej niż ta zwykła armata. Tutaj też powyjmowałem jej retrofity. On tutaj ma ponad 6200, z tego co pamiętam. Mogę się delikatnie pomylić, ale to niewielka różnica jest. W każdym razie, natomiast w porównaniu do tej 152, no już spora różnica tutaj jest. Ale ta 152 nie ma za zadanie być szybko strzela, tylko po prostu raz przypierniczyć, a zdrowo. Cała reszta oczywiście jest zbliżona, oprócz prędkości przyspieszenia. Po prostu masa tego pojazdu jest zwiększona o to działo 152 mm, stąd też większa waga całego pojazdu. Mniejsza przez to troszeczkę prędkość o 5 km i słabsze przyspieszenie. Całość wygląda już identycznie. No tutaj dodatkowo jeszcze właśnie ten kamuflaż unikalny. No, całkiem niegłupi, moim zdaniem całkiem niegłupi. Nie odbiega jakoś tak mocno od takich no, od zwykłych malowań, więc nie jest to w żaden sposób krzykliwy, nie jest jakiś tam tragiczny. Myślę, że może się podobać. Jeśli chodzi o samą amunicję, to teraz tak, amunicja przeciwpancerna kalibru 152 mm oczywiście, obrażenia od 900 do 1100 i mniej więcej tak losuje, w granicach 1000 tych obrażeń. Penetracja 850, naprawdę, naprawdę nieźle. Natomiast amunicja tutaj druga, dostępna na tym pojeździe, to jest odłamkowo burząca. Obrażenia z penetracją 1283 do 1000 prawie 600 i tak wchodzą, naprawdę tak wchodzą. Niektóre pojazdy możemy dosłownie na hita ściągnąć, zwłaszcza jeśli trafimy na coś o poziom niżej i będziemy możliwość mieli przebicia tego pojazdu, po prostu jedno wielkie boom. Jeżeli nie spenetruje, to nawet do 1000. Nawet do 1000. Zdarzały mi się strzały bezpośrednio od przodu, na przykład w Challengera dwójeczkę za 700-800 obrażeń. Od przodu bez przebicia. To jest naprawdę potężna wartość. I ten pojazd idealnie nadawałby się dla graczy, którzy nie lubią polować na jakieś tam piksele. Po prostu walisz tymi hajekami, gdzie leci i ściąga po prostu wszystko. Dosłownie ściąga wszystko. Oczywiście często bardziej logiczny byłby wybór tych przeciwpancernych, ale z tych hajków naprawdę też możemy nieźle bić. Zwłaszcza jeżeli z przodu będziemy mieli pojazd jakiś lekki, a już nie daj Boże trafi nam się jakiś na przykład taki wilk. Jak go trafimy, to po prostu wyparowuje. Praktycznie rzecz biorąc. No chyba, że będzie miał sporo szczęścia i pełnię życia, to może jeszcze gdzieś tam z podkulonym ogonem sobie ucieknie. Tak po prostu
go wyrywa z kół akurat w tym przypadku. Chciałem powiedzieć gąsienic, oczywiście gąsienic nie ma. Zobaczcie, Sphinx ma na przykład, jeśli chodzi o życie, to ma 2035 punktów życia. Tym możemy mu zabrać do 1600 i to bez żadnych jakichś dodatkowych modyfikacji, bo jak weźmiemy sobie odpowiedniego dowódcę na przykład, no to możemy tych obrażeń teoretycznie zadać jeszcze więcej, wybić mu tam całą załogę z razem ze wszystkimi modułami. Także naprawdę, naprawdę godny polecenia. Zobaczymy, w jakiej formie pojawi się tutaj do zdobycia. Tak jak mówiłem, ta informacja powinna pojawić się już wkrótce. Dostępny ten pojazd razem z innymi, które się tutaj pojawią, bo to nie jest jedyny pojazd, który tam gdzieś tam będzie można zdobyć, powinna pojawić się jutro na stronie. Natomiast jeżeli chodzi o możliwość zdobycia, a właściwie przetestowania tego pojazdu u mnie, to sprawa jest w sumie bardzo prosta. Wystarczy, że pod filmem zostawicie jakiśkolwiek komentarz, a jesteście subskrybentami, to wśród takich osób wylosuję kilka takich pojazdów na kilka dni do wypróbowania, do pogrania. Myślę, że naprawdę, naprawdę warto spróbować, warto zaryzykować, warto ten komentarz zostawić, bo taka okazja może się już nie powtórzyć, no chyba, że po prostu w jakiś inny sposób ten później sobie ten pojazd oczywiście zdobędziecie. Poza tym, no, pochwalenie się takim pojazdem to też jest też jest coś. A jeden z takich pojazd rozlosuje też na strumyku, na przykład może być strumyczek w niedzielę, na który oczywiście serdecznie zapraszam na Twitcha. Znajdziecie mnie tam bez problemu, wystarczy wpisać mój nick, czyli Spichlis, i bez problemu znajdziecie. Przeważnie widzów nie jest za dużo, więc szanse na wygraną spore, także jak najbardziej zapraszam. Czyli albo strumyk, albo komentarz. Przy czym z komentarzy wylosuję tych pojazdów kilka, natomiast na Twitchu będzie można zdobyć dodatkowo po prostu jeszcze jeden taki pojazd do pojeżdżenia. Także serdecznie zapraszam. No cóż, zagrajmy w takim razie z jedną bitwę, chociaż przynajmniej tym pojazdem, można gdzieś wrzuci. Spróbujemy może zagrać sobie tutaj na globalnych operacjach. Wiem, że niektórzy nie lubią tego trybu, ale nie lubicie też PvE, a na PvP prawdopodobnie rzuciłoby mnie 3-3. Niewiele moglibyście zobaczyć. No cóż, ja uciekam na pole walki, a wy zostawiajcie komentarze. No i wrzuciło do bitwy. Z tego co widzę, to będą Sfinksy kontra Sfinksy dosłownie. Nowa mapa przy okazji, przynajmniej dla mnie. No cóż, tak mówię, kolor akurat to taki nie rzucający się w oczy i do tej mapy chyba bardzo pasuje. Także nie jest źle. Jedziemy tutaj, gdzie jest więcej punktów. Jednocześnie czyli dwójka i trójka. Zobaczymy, co tam będzie się działo. Troszeczkę obawiam się tego, że te Sfinksy po prostu będą mnie tutaj zjadały na momencie. Chyba, że nasze dobrze zagrają. Na razie na przeciwpancernej. Zobaczymy, jak ona sobie tutaj radzi. A jak ładnie zaświeciło słoneczko. Zobaczcie, jakoś fajnie prezentuje. Nie jest powolny, 60 po trawie, bo takim dosyć luźnym gruncie można powiedzieć, całkiem nieźle. No i teraz najważniejsze, co tu będzie się działo teraz. Czy będą nas świecić z każdej strony, nie będziemy mogli nic zrobić. Jest rzuciło pełnego składu, więc tutaj Sfinksy królują. No ale myślę, że nasze potężne działo coś może ustrzela. Ale panowie, nie zjeżdżajcie stąd. No i wziął, pojechał. Ja wiem, że się zaświecił, ale dobra, mamy to. Wieczka nasza, trójka oni zajęli. Tam nie przestrzelę, nie dostanę. Mamy. Ale paskudnie, kurde. Ale zaraz może powtórzymy. 10-40 nawet zeszłem tutaj. Siadło, 1047 obrażeń. To naprawdę zabolało nawet takiego challengera. Aj, tym razem bez penetracji.
Myślałem, że gdzieś na awku stoi, ale nie, rusza się, dostał, pięknie. Typek, jakby to gdzieś go tutaj wyciągnąć, nie byłoby źle. Ale... dostał, 1076. O, boli, boli, naprawdę boli. To mnie strzelało. Spin z przeciwnika, to po prostu genialne. Ciekawe, jak on tutaj objechał, nie? Rzeką przepłynął, czy co? Co jest grane? Zobaczcie, gdzie on jest. Moduł zniszczony. 152 mm. Uszkodziłem mu... no już po mnie w tym momencie. Uszkodziłem mu koło, nie? Po prostu genialne, no ale no cóż, no. Nic na to nie poradzę. Bardziej mnie zastanawia, jakim cudem on tutaj się nieposzerzenie dostał. Akurat widzę, nasi zajęli artylerię. Ciekawe, czy to coś pomoże. Ale jak widzicie, ładnie kroi. 1047, 997, 1076. W granicach właśnie tych 1000 obrażeń. Nie, chwileczkę poczekać. I z powrotem jesteśmy w bitwie. Zobaczmy, jak on tutaj radzi sobie z tymi hajkami, co to będzie się działo. Challenger ten, którego tam żeśmy ładnie okroili. Nie poświeci, to niestety nie obronimy helikopterka. Dopadli. Topić chyba nie. Mamy naszego kolegę szamana. Zobaczymy. 514 z HEK bez przebicia. Boli. Czterysta 81. Pięknie. No, tym razem tylko 140. Spadaj. Go. Nic na chwilę obecną nie zrobię. Stajemy na gąsieniczce. Nie ma szans za nim odgonić. I tak, najwyraźniej przyjechał sobie wcześniej po prostu tutaj rzeką, dosłownie. O, niszczy nam artylerię. Mam cię. Słuchajeczka, tym razem zabolało. No. Zdziwiłbym się, gdyby tak nie było. Że rozumiem, sprzeciw pancerny gdzieś tam. Okej. Okay. No. Mamy cię. My dalej. Okej. Okay. Dobra, artyleria nasuwała. Patrzmy, uda się przejąć. Także z hajków też nieźle bije, nawet bez przebicia. No, zobaczcie, jaki tam kąt był ostrzału i tak wchodziło. Pędzimy dalej, praktycznie prawie pod bazę przeciwnika, piąteczkę, to jak nie będzie. Jest kilku przeciwników, szaman, sfinx jakiś tam przeleje. O, tym razem mi zapakował niestety. No. Ło, tylko 82? Wygląda na to, że tutaj nie opłaca się celować. Oj, ale zarwał. Patrzymy tutaj. 283 tym razem tylko. Nic już nie mogę zrobić. Nie zdążę przeładować. No niestety.
Te sfinksy to jednak nie przelewki. Bardziej, że mają ich aż 3. Zobacz, to nie aż 5 nam katrupił. Łącznie ze mną najprawdopodobniej. Teoretycznie jeszcze szanse mamy, no mamy zajęte 2 punkty w tym momencie, a nie tylko jeden. Zobaczymy, co będzie dalej. Pędzimy. Tutaj nam coś szaleje, zobaczymy, co tam się dzieje. Strzelać czy niekoniecznie? Siadło. 925 obrażeń to akurat kiepskie losowanie, ale i tak nieźle. 925 obrażeń to naprawdę, naprawdę sporo. No i znowu go nie widzę. A tam jeszcze coś było. Aj! Tylko gąsienice niestety. Dobiją go? Out. Dlatego to najchętniej z HEK-a bym walnął. Z ciekawości zobaczył, ile siądzie. Oho, nalot nam zajęli. Nie dobrze. Dobra, gdzie on tu jest? Gdzie on tu jest? Przeładowani jesteśmy. Na prawej jeszcze jedną mamy. Jak nam gdzieś tam gąskę ściągną. No zobaczymy. Gdzie on jest? Gdzie on jest? Jest. 1290. Bum. I znikł. Ładnie. Naprawdę ładnie. Idziemy dalej. Kurde, tutaj nam coś zajmują. Jak nie z tej, to z tej. Skubańce, no. Pięknie, smiksik poleciał. A nie będę się może wracał po ten bunkier, nie ma chyba sensu. Te, koniecznie. Jedziemy, jedziemy. Mamy szansę. Aj, uciekł pod mostem. Akurat go przez chwilę widziałem, ale zwiał. To jest 98. Bez przebicia. A obróć się tu gdzieś ładnie, obróć. Mamy go. Ładnie siadło. Może nie wyskoczy mi tu żaden Sfinks jakimś kanionem czy rzeką. Się dzieje, co? Czy ja coś nie widzę? Jest. Padło. Aj, znowu kiepskie losowanie. Ale obrażenia są. O, artyleria. Au, au. Obróć się gdzieś, obróć, obróć, obróć. Uuu, kurde. Ale zes. Ale zes, nadal zajmuje, podejdziemy w kawałeczek. Arta. No nie, spróbujemy inaczej w takim razie. Tam się ze Sfinksami ganiają. Dajesz, dajesz. A? Zaryzykujemy. Biedaczyna. No. Dziękujemy. I tu stoi zaraz rakiet, pewnie byś nasuwał. Bez penetracji? Pod takim kątem? No żart.
Albo ochrona Nuba. 911. Kurde, no coś kiepsko z tymi losowaniami, no. Gdzie miałem to puścić? Tutaj masz. Mam go. Bronione, teraz tutaj trzeba pojechać. Sphinx stoi. Challenger mi świeci. Pesteczce się wymieńmy i chodu. Bynia i armata. Cieć, żeby cię nie widział. Uj, dostałem niestety. Dostał tym razem. O, jeszcze Arta, kurde. Już nie przeżyję tego. Niestety. No, robiłem co mogłem. Nadrobiliśmy troszeczkę dzięki temu w ogóle, że tam żeśmy pociągnęli ostro. Mamy troszeczkę przewagi. Tu jest 2 punkty, 8. Może jednak pojadę tam bronić tego punktu. Jeżeli 10 obronimy dalej i nie damy zająć 9, powinniśmy to wygrać. No, nasz pojazd nie jest może tak szybki i zwinny, jak tutaj typ 99A2, ale myślę, że całkiem nieźle daje radę jak na swoją wagę. Nie sięgnę niestety. Typ. Ach, kurde, gdzieś znikł pocisk, dosłownie znikł. Nie wiem, gdzie on tam trafił. Myślałem, że siądzie, ale się nie udało. A? No, panowie, działamy. Kurde, 9 zajmują. Niedobrze. Zaraz stracimy przewagę. Ale wroga Arta ostro nasuwa. Pałka była, ładnie. Ładnie, fajnie. Arta, siostrą Artą się. Oj, spod pałka, kurde. A tym razem niestety bardzo pechowo. Ale 17 tysięcy, prawie 18 tysięcy mamy nastukane, biorąc pod uwagę zmniejszone składy, nieźle. I wygrana. Udało się, zobaczmy jeszcze tylko podsumowanie, ile udało nam się tutaj tym pojazdem premium nagrać w porównaniu do innych. No i pięknie, złotko, pierwsze miejsce, 500 tysięcy zarobku, akurat z kątem premium, ale i tak nie jest źle. No i przepiękny wynik, zdawałoby się, że tam strasznie jakoś mocno nie walczyliśmy, nie uczestniczyliśmy tutaj w tych bojach całkowicie. 17 tysięcy prawie obrażeń, mimo wszystko nastukanych, 12 430 na czysto udało nam się tutaj uzyskać. 31 na 35 strzałów było celnych, tylko 4 razy chybiliśmy, 14 razy uszkodziliśmy wroga. No całkiem nieźle, biorąc pod uwagę tutaj te strzały, naprawdę pojazd zacny. Oczywiście, jeśli spytacie się, czy komuś bym polecił, tak, jak najbardziej polecam ten pojazd, jeśli będziecie mieli możliwość jego zdobycia i chcieli go zdobyć. Jak najbardziej godny polecenia. Przypominam o tym, że można się będzie te pojazdy też do testowania zdobyć u mnie, jak mówiłem wcześniej. No cóż, podobało się? Dajcie łapkę w górę. Nie podobało się? Łapeczka w dół. Jeżeli chcecie dostawać więcej takich ciekawych informacji związanych z nowościami, oczywiście zapraszam do subskrybowania kanału. Trzymajcie się, do usłyszenia.